No jesteś piękna, jesteś, jesteś. No jesteś. No tak. Potem tak oglądasz, że to właśnie wiesz, że przez cały ten... Nie mogłaś tego powrotać. Już muszę się zaakceptować, że nie będę nigdy perfekcyjna, w sensie taką osobą typu... Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku Fabryki Dygresji, edycja wakacyjna z Anną Kawczyńską. Aniu, jakbyś mogła tak powiedzieć życiowo, czym się zajmujesz, to co by to było? Właśnie to jest świetne pytanie, zawsze mnie zaskoczysz. Opisaniem się zajmuję. Liczyłam na taką odpowiedź. Dlaczego ty mi wcześniej nie wysyłasz tych pytań i wtedy mogłabym jakoś zabłysnąć na przykład? Może dlatego, że nie mam ich przygotowanych wcześniej. Okej. Oczywiście zajmuję się pisaniem i hobbystycznie i zawodowo i ostatecznie, bo najwięcej czasu na tym spędzam i to nawet jeśli mówimy ostatnimi czasy po prostu godzinowo dziennie, ale też jakby tak zliczyć wszystkie lata mojej pracy, kiedy próbowałam być różnymi osobami, to jest opowieść na zupełnie osobne spotkanie, to też jakoś zawsze to było pisanie, szukałam tego pisania albo dla siebie, albo jakoś. Także tak, zajmuję się pisaniem, w dużym skrócie oczywiście. W dużym skrócie Ania już opublikowała swoją drugą powieść obyczajową. Jest to kontynuacja przygód Heni, mieszkanki Jeżyc. No i nazywa się ta powieść Przedsionek Szczęścia. Ja bym chciała, Aniu, żebyś mi podpisała tę książkę, ale tak wiesz, personalnie. Oho, ale super. Wiesz, jak dawno już mi nikt nie podpisywał książki? Chyba ostatnio Jakub Żulczyk na targach książki. Ale mam dobre towarzystwo w tym układzie, żeby jestem zaraz po Jakubie Żulczyku. Mi się kiedyś spodobało, jak ktoś zrobił zdjęcie, wiesz, pierwsza moja powieść, zjeżona, w jakiejś księgarni, wysłał mi ktoś zdjęcie i byłam pomiędzy, już nie pamiętam, ale załóżmy pomiędzy Bondą a Mrozem i tak, ktoś tak, piękne ulokowanie tych książek, nie? Przypadek, ale... Ale nie sądzę, ale nie ma przypadków na świecie. No właśnie, podobało mi się, nie wiem, czy to tak, myślałam, że się bardziej będę w stanie skupić, bardzo. A to tak, wiesz, zaskoczyłaś mnie jak zawsze oczywiście, no ale to przynajmniej. Ja chciałam zacząć w ogóle naszą rozmowę od tego, od czego ty zaczynasz swoją książkę, ponieważ główna bohaterka zaczyna od takiego monologu swojego, ale w zasadzie jest to dialog i teraz w sumie nie wiadomo, czy ona rozmawia ze sobą, czy rozmawia z Bogiem, który wygląda jak dziadek Konstanty, zdaje się? Tak. Powiedz mi, czy mamy tu jakąś analogię do twojego życia? Czy zdarzy ci się rozmawiać w ten sposób z Bogiem? Ha. Nie. Nie? Nie. Właśnie to teraz jest tak totalna myślę, że... fikcja. Tak. Właśnie teraz tak myślę, że w ten sposób nie, bo to jest oczywiście rozmowa z lekka prześmiewcza, aczkolwiek podoba mi się ta wizja tego Boga szyderczego, jednak takiego sarkastycznego, z poczuciem humoru, to zawsze tej wizji się trzymam, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto stoi za tym wszystkim, jest ponurym, smutnym i nieszczęśliwym człowiekiem, Bogiem, który byłby zadowolony, że ludzie się biczują, klęczą, umartwiają, są nieszczęśliwi, wiesz, w jakichś smutnych pomieszczeniach, ciemnych, umartwiają się i tak dalej. To nie jest moja wizja Boga, więc jak najbardziej tego szyderczego, tu akurat jest to podkręcone na potrzeby książki z tym dziadkiem i tak dalej, ale takiego ziewającego, trochę znudzonego tą rozmową, to gdzieś tam jest mi to bliskie. Ale jak zwykle w pisaniu popłynęło samo, to jest Heni Bóg, nie mój, trochę bardziej jej, ale tak, wizja mi się podoba. No. A widzisz, bo jako artyści też często mamy takie głosy w głowie, nie? Jedni na przykład, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy ze sobą o tworzeniu podcastu, nie? Jedni słyszą takie głosy, na przykład nie rób tego, albo kto będzie tego słuchał, albo a jeszcze jak ktoś posłucha i coś sobie pomyśli na twój temat, to co w ogóle? A są też inne głosy, na przykład dalej, zrób to. Nie możesz już więcej czekać, to jest twój moment, idź za tym. Jakie ty głosy słyszysz osobiście w głowie jako osoba, która już wiele lat zajmuje się pisaniem? Teraz już nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że życie jest tak krótkie, że jeśli czuję, że mam na coś ochotę, to się tym zaczynam zajmować. I nie mam zupełnie tych wątpliwości, co miałam kiedyś, że właśnie, czy ktoś będzie chciał to czytać, a jak przeczyta i się obrazi, a jak nie przeczyta jeszcze i na pewno się obrazi, bo sobie pomyśli, albo, nie wiem, się to nie sprzeda, albo się sprzeda, ale będzie miał full krytyki, w ogóle się tym nie przejmuję i raczej tylko i wyłącznie słucham tego głosu, że
No, że trzeba robić to, co cię gdzieś tam kusi i ta droga gdzieś tam, wiesz, cię woła, że właśnie masz iść nią. Niezależnie od tego, jak ona się wydaje kuriozalna i absurdalna, bo to było bardzo trudne uznać właśnie, powiedzieć dzisiaj ci, że zajmuję się pisaniem, to 20 lat temu, czy 10 jeszcze bym się karaskała, że zaczęłabym mówić właśnie pewnie, co robię w pracy, czy nie wiem, czy dzisiaj na obiad ugotowałam, ale pisanie to jest takie, wiesz, dla ludzi tam umiejących, potrafiących pisać, jakichś lepszych, znanych, właśnie, wiesz, znane nazwiska. Mickiewicz mógł powiedzieć, że zajmował się pisaniem, a co tam ja, nie? Ale też ponieważ walczę z tym i u siebie, i staram się o tym mówić i zaczynam to też coraz bardziej zauważać, to takie karaskanie się kobiet, że co tam ja właśnie, przecież co ja tam napisałam dopiero 15 książek, nie ja, ale w sensie, wiesz, osoby, czy tam właśnie jestem profesorką, ale tam, co ja tam się znam na swojej, wiesz, dziedzinie, wkurza mnie to coraz bardziej, więc nie zamierzam mówić, że nie umiem pisać, nie piszę, czy nie robię rzeczy, których nie robię, bo jestem z nich bardzo zadowolona, dumna i chcę, żeby tak się to zmieniało w tę stronę, nie? Bo sama musiałam też to sobie przepracować od takiego właśnie, co ja tam się znam na czymkolwiek. Tu nie twierdzę, że znam się na wszystkim nagle, ale jakby nie pozwolę sobie powiedzieć, że na niczym i nie będę takiej wersji głosiła. A czy pamiętasz jeden taki przełomowy moment, który zmienił jakby to, w którą ty stronę poszłaś? Bo powiedziałaś, że to jest w zasadzie wybór, nie? To, którego głosu słuchamy. Czy stało się tak za konkretnym właśnie jakimś wydarzeniem? Nie, myślę, że nie. Myślę, że ileś tam porażek i więcej pewnie niż sukcesów, ale dużo, dużo takiej pracy nad sobą i poszukiwania. Myślę, że to też lata, proces i tak dalej. Nie kojarzę takiego jednego momentu, że nagle, wiesz, olśniło mi, oświeciło, tak, ja wczoraj byłam nieśmiała, a dzisiaj postanawiam być zupełnie inna. Absolutnie nie. Myślę, że lata, proces, chęci dochodzenia do tego, do czego dzisiaj pewnie też wiek i, wiesz, no, wypracowałam to sobie gdzieś, ale tak to miało być. Że... Czyli po prostu jest to taki etap świadomego twórcy. Cenie, na które trzeba po prostu jakby zasłużyć poprzez swoją pracę, poprzez swoją determinację, nie? Poprzez swoją determinację, której ja też nie miałam, nie miewałam, przez to, że to wycofywanie się, że wszystkie te rzeczy, które robią inni ludzie są, wiesz, nie wiem, ktoś postanowił, nie wiem, wszyscy dookoła robili mnie, tak miałam, że nie wiem, gdzieś ludzie pracowali w korporacjach, osiągali jakieś wyniki i tak dalej, a ja ciągle myślałam, że coś ze mną jest nie tak, bo mnie tam nie ciągnie, a może powinnam, a trzeba by, więc może jakieś próby w jakichś filmach, czegoś, nie na swoim miejscu, nie w swoich dziedzinach, nie zgodny ze swoimi zainteresowaniami i te swoje zainteresowania zawsze spychałam na jakieś zupełnie nieliczące się dla nikogo hobby i nie chcę nikomu tym ani, wiesz, głowy zawracać, ani nikomu przeszkadzać, ani jak już coś napisałam, to przecież nie wyślę, nie pokażę, bo to głupie, co tam ja, nie? Więc, Boże, jakie było pytanie, bo już teraz poleciałam gdzieś... Czy to był proces, ale dobrze, wszystko idzie zgodnie z głównym wątkiem. Tak, tutaj jeszcze nawet się nie pojawiły dygresje. Ale dobrze, no to teraz jesteś na takim etapie, że dwie twoje powieści się ukazały. Uczysz scenopisarstwa. I trzecia ma się ukazać. Nie mówiłam ci? No co? Nie ma się ukazać, tylko że ja nie wiem też... Teoretycznie powinna już, ale przez pandemię się gdzieś tam rozpłynęło, tylko przesunęło. No i tak ja zakładam, że niedługo zacznie się praca nad nią, ale to wszystko jest czas, no bo ta zarówno została napisana z 2 lata temu, tak naprawdę, że ja już jak przypominałam sobie ją gdzieś tam czytając, żeby poprawić, to sobie przypominałam, o czym w ogóle była. Na szczęście ciągle mi się podobała i mnie bawiła, więc okej, okay, jest dobrze. Mnie też bardzo bawi na tym monologu z Bogiem, się tak bardzo się cieszę. Właśnie chciałam powiedzieć, że usikałam się. Cudownie. To są właśnie, dla mnie to są najlepsze recenzje, jak ktoś mówi, że uśmiałam się, mnie to bawiło, właśnie, że radość i w ogóle tam gdzieś się posikałam. Cudownie. Ale tak, to jest właśnie moja reakcja na twoje pisanie. Pierwsza część zresztą tak samo. Nie? Tylko nie od pierwszej strony właśnie pierwsza twoja książka mnie tak rozbawiła, tylko właśnie ta druga, więc jestem ciekawa, co będzie dalej. To jest w ogóle moja misja życiowa, bo ja sobie czasami próbuję skręcać w jakąś taką powagę, bo wydaje się, że wiesz, poważny pisarz, tak jak nie, to nie będzie pisarz dla dzieci, ani komediopisarz, czy tak samo jak, nie wiem, komedie scenariuszowe, scenariusze komediowe, to że ta powaga jednak jest taka, wiesz, wtedy jesteś ważniejszym człowiekiem, ale oczywiście śmieję się, bo nie jest mi to pisane, ja nie jestem pisana dla powagi. Czasem próbuję to zrobić, to zawsze będzie skręcało to gdzieś tam w komedię. I tak jest, no po prostu nie będę, ale to jest też bardzo, nie że też, tylko to jest bardzo potrzebne. Śmiech jest niesamowicie leczniczy, terapeutyczny, zdrowy, tak jak mówię, wizja Boga, który jest satyryczny i ma poczucie humoru, tak samo
Uważam, że tak świat wygląda i, no i śmiejmy się z wszystkiego i naprawdę się można z wszystkiego śmiać i mam idoli komediowych, których uwielbiam, którzy podtrzymują, jak gdzieś tam idę wiesz, w ten deseń, w sensie jestem przekonana, że no, jest bardzo ważna część życia, bagatelizowana, bo przecież kabarety, stand-upy, te głupkowate rzeczy, ale nie, to nie musi być głupkowate, to może być mądry humor, jakby wiesz, poczucie humoru. To jest... Chciałabym cię zapytać, jak sprawić, by nasze teksty były zabawne właśnie. Jaka jest recepta na komedię? Ha. Trzeba być zabawnym człowiekiem. No. To jest sztuka. Mieć poczucie humoru. Nie, tak serio to pewnie nie wiem, czy no ja nie jestem specjalistką od, nie wiem, od techniczną przede wszystkim, no bo to wszystko, co robię, to wypływa z intuicji, a nie z, nie mam opanowanych, jeśli chodzi o komedię, że takich trików, co powoduje, że będzie śmiesznie. Myślę, że to właśnie musi wypłynąć z osobowości osoby twórczej, te, co piszą skecze, no przecież mamy mnóstwo głupkowatych tak naprawdę i nie do końca wszystkich śmieszących kabaretów, na których ja się nie śmieję absolutnie i mnie nie bawią. A ktoś inny się śmieje, więc jakby no nie ma czegoś, nie ma recepty, podejrzewam, na jeden świetny humor, a tamte są złe. Ktoś się oburzy, może czytając Przedsionek Szczęścia, bo właśnie obrazi to jego wizję Boga, Kościoła czy księdza w gaciach i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś oburzy, bo wiesz, to nie tak sobie wyobrażasz, dla niego to nic śmiesznego. Natomiast wszystkie jestem przeszczęśliwa, ponieważ moje kochane ciocie, które no, są wierzące, chodzące do kościoła, też się zaśmiewały do łez. I to też dla mnie było takie oczyszczające, że miałam takie obawy, że ktoś sobie pomyśli, ktoś się poobraża, że się tu wyśmiewam z instytucji czy z kleru i tak dalej. Tak wyśmiewam się, ale mam ja do tego prawo, a kto kogoś to nie musi śmieszyć. Ale jak się okazało, że to może śmieszyć nawet te osoby, które jakby wierzą w taką wersję religijność i tak dalej, w Kościół katolicki, też się potrafią z tego śmiać, więc jakby już puściły te moje ewentualne hamulce. A nawet gdyby się nie potrafiły i nie chciały, to też jest ich, a nie moje. Mnie to śmieszy, mnie to bawi, robię rzeczy, które mnie śmieszą. O właśnie, to chyba też pytałaś o co zrobić, żeby było śmieszne, to tak samo, co zrobić, żeby było prawdziwie. No właśnie pisać uczciwie i tak jak czujesz, no nie można, tada, napisze coś bardzo śmiesznego, albo napisze coś bardzo prawdziwego, ale ja w to nie wierzę, no to już nie poleci, nie się gdzieś nie będzie spinać, więc chyba to, co mi, ja siadam i się, aha, no panuje, przypomniałam sobie, jakby moim największym takim, też takim jednym z tych stopni, które doprowadzały do tego momentu, w którym dzisiaj jestem, tej takiej odwagi i tego, że właśnie nie mam problemu z tym, że coś tam piszę, żeby ktoś to czytał i było to wystawiane czy czytane. To był jakiś mój pierwszy spektakl i ja stałam za kulisami i czekałam na pierwszą reakcję widowni. I tam bardzo szybko, a to była komedia, czarna komedia, i bardzo szybko nastąpił gorący śmiech. I to było takie tak wyzwoleńcze na zasadzie, że to był ten moment, jeden z lepszych w moim życiu, że to potwierdzenie, bo jednak no, potrzebujemy tego potwierdzenia minimalnego chociażby, no bo głupio jest zrobić coś, a wiesz, że to się naprawdę nikomu nie podoba, no nie oszukujmy się, no potrzebujesz nie chociażby jednego czytelnika, czy wiesz, kogoś, komu to się spodoba. I nagle ten gromki śmiech z widowni, z tych tekstów, które ja napisałam, to było wow, nie, że było to niesamowite i potem, ale my oczywiście powtarzaliśmy ten spektakl i kolejne i są próby. Już powstał, już legendy i wszyscy wiedzą o tym, że się najgłośniej śmieje z własnych tekstów. Nie? Nie wiem, o czym to świadczy, może z jakiegoś narcyzmu. No nie chodzi o to, że dlatego to jest śmieszne dla pewnie garstki ludzi, którzy mają podobne poczucie humoru, bo ja piszę to, co mnie śmieszy i tyle. To jest jakby cała rzecz. Nie będę wymyślała, co by śmieszyło panią Krysię, wiesz, tam w klatki obok. Nie wymyślę tego, bo nie będę panią Krysią, ani podobną do niej osobą, ale ludzi z podobnym poczuciem humoru do mojego, czyli czarnym, jakimś takim właśnie pewnie głupkowatym, będą te rzeczy śmieszyć. No i tyle. A się okazuje, że tych ludzi trochę jest, więc tym bardziej, wiesz, sobie robię swoje, o tak, nie? A... Co ciebie najbardziej bawi, najbardziej śmieszy albo najbardziej weseli w Przedsionku Szczęścia? Możesz zdradzić? Myślę, że ja pamiętam tę książkę naprawdę tak doskonale, ale nie, ja lubię, wiesz co, ja lubię te wizje wszystkie chyba... To jeszcze i tak to było zachowawczo dość pisane, bo ja lubię mieszać absurd, rzeczywistość, robiłabym to bardziej, tylko to jeszcze zawsze było, a to właśnie ludzie nie skojarzą, nie zrozumieją i tak dalej. Niepotrzebnie się w ogóle tam czaić, bo właśnie trzeba, to bym zmieniała w swoim pisaniu, w sensie gdybym miała cofnąć czas, że w ogóle się zastanawiać, co jak się powinno, bo często czytałam takie książki, które wow, ty tak można pisać w ogóle, tak wiesz, o tym, albo w taki sposób, właśnie o to chodzi, że można wszystko i w każdy sposób, tak jak nam w duszy gra, tak jak ci mówiłam ostatnio, że ja i moje
moje opisy kamienic na siłę totalnie, bo to nie w ogóle nie ja, ale mi się wydawało, że powinny w książce być opisy. Jak ja idę ulicą, to powinnam je tam umieścić przy parku, a to w ogóle nie ja. No. Dlatego ja jestem osobą dialogiem, bo te dialogi ze mnie wypływają naturalnie. Jestem osobą dialogiem, wow! Już byłam nazywana przez poważną osobę teatrem absurdu, więc to jest moja jeszcze lepsza aktywa. Ale nie, serio, u mnie wiesz, te dialogi naprawdę to nie jest tak, że tak jak mój serdeczny przyjaciel często komplementuje mnie, mówi jak jest, według niego, a dla mnie to jest wielki komplement, że u mnie te postaci, gdybyś pozamieniała im teksty, to wiesz, że no nie da się im pozamieniać tekstu, bo one każdy jest tak charakterny, że wiesz, że inaczej będzie mówiła babcia Lisia, inaczej matka i to są te specyfiki. To nie są rzeczy, które ja postanawiam, aczkolwiek przy pisaniu scenariuszy to jest bardzo ważne, żeby sobie te osoby wyobrazić i się z nimi zapoznać, bo wtedy one faktycznie zaczynają same rozmawiać własnym językiem, a nie robisz takich sztucznych, jak w reklamach, wiesz, dialogów, że każdy mówi gładko, grzecznie, poprawnie, a tak nie mówi nikt tak naprawdę, bo każdy ma jakieś naleciałości, brak dykcji na przykład, czy... to już bardziej na scenie, ale w czytaniu oczywiście każdy ma jakieś swoje, wiesz, powiedzenia, popełnia błędy i żebyśmy tego też się nie bali, nie? Bo nikt nie mówi idealną polszczyzną, to chyba w ogóle nie istnieje, bo tak naprawdę są zawsze jakieś odnogi, naleciałości, gwary i tak dalej, jakieś takie wtręty, nie? I to nadaje prawdziwość tym postaciom. Czy mogę w takim razie uznać, że odpowiedzią na moje pytanie, co cię najbardziej śmieszy w twojej książce, są wypowiedzi twoich postaci? Tak, chyba tak, no, chyba takie sobie, tak, bo ja czasami właśnie, oczywiście kłamię, że nie pamiętam, co w tej książce jest, bo sobie czasem tak przechodzę, zaglądam sobie i stoję i się śmieję. No. Ktoś, ty się śmieszysz, czytasz swoją książkę i się cieszysz? No cieszę się, bo mi się przypomina, że wow, a to fajne nawet, nie? Chyba tak, chyba dialogi, na pewno tak, wypowiedzi właśnie jakieś, no na przykład postać ojca mnie śmieszy, bo zrobiłam go, nie wiem, właściwie nie znam takiego człowieka na szczęście, to jest taki bardzo, to czego ja najbardziej nie znoszę, czyli człowiek patos, człowiek organista kościelny. Człowiek, który uważa, że właśnie powinno się i na przykład co niedzielę chodzić do kościoła, tudzież w ogóle powinno się pewne rzeczy, są pewne zasady, żadnego właśnie dowcipu, no dokładnie przeciwieństwo człowieka, którego miałabym o czym z nim rozmawiać. I właśnie taki zasadniczy. No i on, w nim te rozmowy Hani są totalnie głupkowate, ponieważ oni nie mają o czym ze sobą rozmawiać, ani nie potrafią, więc ona na przykład przyjeżdża do domu i dzwoni na domofon, ojciec mówi dzień dobry, nie? Kto w ogóle normalny mówi dzień dobry przez domofon? Albo matka dzwoni, mówi, że jadę na pielgrzymkę, to znaczy na grzyby, to znaczy na pielgrzymkę. To znaczy na grzyby czy na pielgrzymkę? No na pielgrzymkę, znaczy na grzyby z księdzem, ale to w zasadzie to taka jakby pielgrzymka. No trochę jakby nie, jednak nie takie wiesz, no bardziej przerzucanie się tymi tekstami niż tworzenie jakichś pięknych dialogów, tak jak to w życiu wygląda. Czy jest to humor sytuacyjny? Zdecydowanie, no. Myślę, że jak właśnie wiesz, no nie możesz się dogadać z matką, czy z ojcem, czy z jakąś właśnie starszą sąsiadką i to chyba z tego wynika, tego nieporozumienia. Językowe, no, tak, no. Ciebie by to wkurzało w życiu, ale te sytuacje są kuriozalne, tak. Nie? Że właśnie ktoś ci mówi takie rzeczy, że serio, co pani do mnie teraz, nie? W ogóle, co się dzieje teraz w moim życiu? Dlaczego ja tu jestem w tej sytuacji? To, a mi się takie rzeczy wydarzają ciągle i mnóstwo, więc może to z tego wynika, że jestem obserwatorem tego życiowego absurdu, ale on mi się naprawdę wydarza w dużej ilości, może nie bez przyczyny właśnie, że właśnie co jakiś czas, albo bardzo często serio, to jest możliwe, więc to gdzieś tam zbieram i często właśnie muszę to zapisać. A właśnie zapisujesz sobie w notatniczku swoim jakieś takie teksty? Nie, i żałuję, i właśnie żałuję bardzo, bo myślę, że mam dobry słuch mimo wszystko, taki wiesz... Uczyłam się grać na pianinie, ale to nie jest chyba tego typu słuch, bo jednak nic z tego nie wyszło. Natomiast szybko mi się też, znaczy nie chciało mi się ćwiczyć codziennie 2 godzin i jak mnie wychwalono, że jestem tak zdolna, że nie muszę, to uznałam, że to jestem tak zdolna, że w zasadzie nic nie muszę i to samo wyjdzie, więc to się okazało nieprawdą, absolutnie. Więc to tą drogą nie, natomiast ten słuch mi się przydał i może to na tej klawiaturze, wiesz, wtedy ja mam to samo. Właśnie to pewnie wszystko jest po coś, no. Ja sobie mogę, wiesz, kojarzyć w keyboard, więc cudownie. Czy nazwałabyś się? Oczywiście. Teraz za chwilę będę tego żałować, ale zawsze się mogę wycofać. Tyle teraz mi się otworzyło, po prostu zapadek w mozgu. Ale nie będę cię karać tutaj, że się pospieszyłaś, tylko cię nagrodzę artystką. Nie. Czemu? No nie. Przecież się zgadzasz. Okej, okay. Właśnie zgodziłam się, trudno, jest, poszło, co zrobić, tak miało być. To czemu nie i czemu tak? Nie, w sensie nie. Ale tak. Wiesz, to
to jest ciekawe, my potrzebujemy zawsze jakiegoś papierka potwierdzenia, nie ma dyplomu artysty, nie? Jakby no nie ma czegoś takiego, tak jak mi się bardzo podobał i uwielbiam i muszę do tego wrócić, zresztą wracam często do takich rzeczy, pozycji. Pamiętnik rzemieślnika Stephena Kinga, znam. To byłam przekonana. I on, właśnie ten sam to bycie rzemieślnikiem mi się podobało i bardzo lubię takie podejście. I nawet gdybym miała być artystką, to wolałabym nie chodzić z plakietką czy wizytówką artystka, bo to mam wrażenie, że już mnie dyskredytuje w moich własnych oczach, w sensie takiego, nie wiem, tutaj gdzieś jeszcze została ta skromność taka, taka wiesz, nie, że co tam ja, nie? Ta pani artystka przyjechała. Natomiast to, co robię w życiu, głównie przede wszystkim i sposób mojego bycia, życia i nawet byłam, już nie wnikając w szczegóły po co i dlaczego musiałam, jakby z powodu moich, teraz założyłam firmę niedawno, musiałam być u doradcy zawodowego, to była część jakiegoś procesu. Tak, i tam właśnie wyszło, pani ma osobowość artystyczną. O Boże, to dobrze, w sensie, bo tu chodzi teraz o biznes, więc nie wiem, czy to może źle. Nie no, dobrze, no a co nie wiedziała pani? Ja tak. Nie, chyba wiedziałam, ale nie wiedziałam, czy w tej sytuacji to dobrze, nie? Więc myślę, że tak, zależy co myślimy pod tym, myślę, że każdy jest artystą, nie? To tak, o może w tę stronę, a nie, że ja się tylko reguję, że ja nie. Myślę, że każdy jest artystą, każdy może być artystą tego, w czym, co mu leży, co chciałby, co jest jego pasją i czym każdy jest w stanie coś wykreować, może być artystą w kuchni. Też próbowałam, to nie wyszło mi, ale rzemieślnikiem owszem, kuchennym. Natomiast tak, właśnie chyba tak, chyba prędzej w ten desen by trzeba iść myśleć niż mówić, że ja nie jestem i nikt nie jest, raczej bądźmy wszyscy nimi, to będzie fajniej. Kto ma oczywiście na to ochotę, bo kogoś może to obrażać i nie ma ochoty być artystą, więc nie ma takiego obowiązku. Jakby natomiast fajnie mieć tę świadomość, że każdy ma potencjał i jak ma chęć, to może być. To ostatnie pytanie w takim razie. Jesteś gotowa? Nie, ale je zadasz i tak. Przygotujmy się. Nie wiem, czy mi odpowiesz na to pytanie, bo może będzie zbyt intymne, ale... Jakie jest twoje największe literackie marzenie? Aha. O. No, możesz nie mówić, ale ja bym... Nie, nie, wiesz, to tak myślę, bo ja bardzo lubię twoje pytania, bo one są mi po raz pierwszy zadawane, nawet sama sobie ich nie zadaję i to mi uświadamia pewne rzeczy, że dlaczego właśnie nie mam takich... Wydanie pierwszej powieści było mega wow, no. Bo w ogóle każdy piszący, no bo ten marzy, to jest oczywiste, no wiesz, wow, no masz wydaną książkę na swojej półce, przychodzi właśnie podpisy i tak dalej. Ej, my jesteśmy w tym samym punkcie w ogóle kariery teraz. No tak, bo jesteśmy po dwóch książkach. No, ale super. No, to rewelacja. No nie bez przyczyny się spotykamy i wiesz, się przyciągamy gdzieś tam. Ale właśnie mam taki... nie mam takiej dzikiej radości z tej drugiej. Nie wiem czemu. Znaczy nawet nie umiem... Trochę też nie mam za bardzo czasu tak bardzo się nią zająć jak tą pierwszą. Ale nie, wydaje mi się, że może być nawet lepsza niż ta pierwsza, w sensie, bo że ja jakby... Początek jest petardziasty, nie? Ja rosnę, w sensie dojrzewam i tam to już naprawdę była wiele lat temu pisana, bo zanim ktoś ją zechciał opublikować, a kolejne tam lata minęły, aż zostało, to naprawdę ona była lata już temu pisana, a ja się też zmieniam i tak dalej. Ta też już a była pięknie pisana... się zmieniasz, muszę ci dziękuję powiedzieć. Dziękuję bardzo. Natomiast dwa lata temu ona ta była pisana i ja ją bardzo lubię i myślę, że jest zgrabniejsza, może bardziej już taka na flow, już takie głosy słyszałam, że się czyta nawet łatwiej niż tę pierwszą. Jakoś tak, że nie ma takiego, ta pierwsza jakbym bardzo chciała coś napisać, a tu już się napisała sama. I też faktycznie ona tak powstawała, że ja byłam ciekawa, co słychać u tych bohaterów i się dowiedziałam. Usiadł przy... To było jak telefon, dzwonisz i ci tak, mówią. Tak, oni mi tam, wiesz, opowiadają. Niestety nie myślałam o trzeciej części tego. No właśnie, chciałabym... Nie do końca myślałam pójść w innym kierunku, żeby nie... Wiesz, jak to jest z serialami, że męczysz tam nieskończone ilości tych... Dzisiaj usłyszałam od mojej kursantki, że ona na innym kursie się dowiedziała, że dobra powieść jest jak telenowela brazylijska w ogóle. Czyli? Że tak dużo wątków i że każdy z każdym i że wszyscy są tak ze sobą splecieni i tak powiązani i to się nie da tak ich rozerwać. A nie, czy to by mnie nie wkurzało, nie? Nie wiem, ale to pewnie każdy ma indywidualne jakieś swoje tam obserwacje, no, metody. No ciekawe, nie? Muszę się nad tym zastanowić. Ja też. Natomiast nie myślałam wybitnie o trzeciej części tegoż. Myślę oczywiście o pisaniu innych rzeczy.
ale zaczęłam się łapać na tym, że już widzę, co oni robią dalej. I to jest straszne, znaczy to jest fajne i niefajne, w sensie takim, że z jednej strony chciałabym, to nie, że o Boże, muszę to napisać, nie wiem nawet, no ale nawiedzają cię, nie? Ale oni już widzę, że znowu jestem ciekawa, co tam by ta postąpiła. I coraz bardziej z tą moją świadomością pewnych rzeczy chciałabym właśnie zacząć przemycać wątki takie, już nie czając się, czy wypada, czy nie wypada, tylko ta biedna Henia, która na początku faktycznie była zahukana, coraz bardziej bym ją chciała zrobić, wiesz, odważną, dziarską kobietą, która bierze, wiesz, ściska swoje życie, wyciska jak cytrynę i robi to na swoich zasadach, a nie czekając na akceptację całego świata dookoła. I pewnie to się wydarzy, podejrzewam, tylko naprawdę mam dużo rzeczy i tak gdzieś, ale zapytać o literackie marzenie i... No. Wiesz co, tak naprawdę to chyba... byłabym najbardziej szczęśliwą osobą na świecie, gdybym kontynuowała to, co się dzieje, czyli żeby ludzie, jak najwięcej, żeby jak do największej ilości osób dotarło moje pisanie i ich bawiło. Nie? To jakby, gdyby trzecia część, nie mam na przykład ambicji, że napiszę, nie wiem, tomik wierszy, bo wiem, że to nie jest moja bajka. Właśnie tak jak mi się wydawało, że trzeba być trochę poważnym. Ja nie będę poważna, mnie to nie boli w żaden sposób i znam swoją ścieżkę i wiem, gdzie mi dobrze i chciałabym, żeby jak najwięcej ludziom było dzięki mnie dobrze. Właśnie, że się zaśmieją, że przeczytają, o, to ja też jak ta bohaterka, albo Boże, w życiu bym tak nigdy jak ona, ale fajnie wiedzieć, że inni mają głupio, więc to ja mam super życie. Nieważne, jak tylko ktoś odłoży to i się zaśmieje, uśmiechnie, będzie przez chwilę jego życie fajniejsze, czy w ogóle fajne w tym momencie, czy na wakacjach, na leżaku. Moim jakąś takim misją, czy takim celem jest terapia przez rozrywkę, przez zabawę i że komuś będzie przez chwilę fajniej, to jest tyle. To nie wiem, czy to wygórowane marzenie, może za bardzo też nie zajmuję się promocją, więc nie jestem w stanie, ale tego nie robię w tym momencie, żeby przekonywać te rzesze przyszłych docelowych fanów, że naprawdę się uśmieją, pewnie nie wszyscy, bo nie twierdzę, mówię tak jak każdy ma swoje poczucie humoru, ale myślę, że treść się broni, a może nie trafić tam, gdzie mogłaby i gdzie ludzi mogłaby wiesz, ubawić. I... Pozwól, że zrobię to za ciebie. O, cudownie, Boże, dlaczego ja przeczytajcie Przedsionek Szczęścia, bo się uśmiejecie, weźcie pieluchę nawet ze sobą, na wszelki wypadek, wszelki bardzo miły wypadek, bo warto ale może się też usikać. Może ją czytać w jeziorze na przykład. I to jest załatwiony temat, nie? W basenie niekoniecznie, bo to nieładnie, tak, ale w jeziorze. Tak, w jeziorze jak najbardziej, owszem, tylko uważajcie, żeby nie zamoczyć, bo będziecie musieli kupić drugą i w sumie dobrze, zróbcie tak najlepiej. A, to był twój sekrety. Tak, czyli w ogóle kupujecie po dwie sztuki, jedna do jeziora, druga na półkę i... Tak, trzecia do wanny, a czwarta dla znajomego. I w wannie. Widzisz, to jest cudowne. Właśnie. Wannie, właśnie. To jest swoje królestwo. Właśnie, właśnie wymyśliłam sobie, tak, to jest, odkryłam gdzieś swoje marzenie. Ja bym chciała pisać książki do wanny, żeby ludzie mogli od razu, wiesz, śmiejąc się. Nie ograniczać się. Tak. Albo na, dobra, już nie idźmy w ten desen. Ale do toalety chciałam powiedzieć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie tylko jest do uśmiania się, ale też do zmądrzenia jest ta książka. Z tego, co już zdążyłam, po pierwsze, na to też oczywiście liczę. Na to liczę, tak, że nie podkreślam, że to nie ma być głupkowaty humor, przywrócił się na skrócie od banana i leżał i wszyscy się śmiali. Tak. Tylko gdzieś to ma być właśnie też oczywiście do przemyślenia i do obserwacji, nie wiem. Nie wiem, do myślę, czego. Że tak. Myślę, że wiedzieć w ogóle, co tam tak. Ludzie dostrzegają ewentualnie. Więc... Ja obiecuję ci, że napiszę recenzję, jak przeczytam tę książkę. Także zapraszam was na mojego bloga fabrykadygresji.pl, ale no w sumie to wy dowiedzcie się, o czym jest ta książka i czy warto ją przeczytać. Także kupcie. Oczywiście będę przewdzięczna naprawdę, bo to ten feedback jest naprawdę ważny. I nawet gdyby on był faktycznie, miałabym usłyszeć, że ojej, no mnie nie bawiło, bo coś tam. Jest to banalne, bo coś tam. Jest to jakieś... Okej, tylko że jak ja tego nie wiem, to tego się nie dowiem. Więc jakby wszelkie komentarze negatywne, pod warunkiem, że one nie wynikają z własnej frustracji, to bo po co? Kochajmy się i szanujmy się i się wspierajmy. I oczywiście jak coś wam się spodoba, to chętnie się o tym dowiem. Jak się wam nie podoba, to też bardzo chętnie się o tym dowiem, bo wtedy przynajmniej wiemy, gdzie, o co chodzi, nie? Co się ludziom... Tak.
Tak. Jak tak? Tak. Miałam jakieś dygresje, ale bez sensu. Tak. Nie na temat. Nie, no, dygresje są totalnie pozbawione sensu przecież. Dlatego prowadzisz fabrykę dygresji. Dlatego i jeszcze z tego żyję. W każdym razie chciałam Was jeszcze raz zachęcić gorąco do tej lektury. Obserwujcie też Annę Kapczyńską w jej mediach społecznościowych. Na Facebooku jesteś jako Story Design, prawda? Jako Story Design, bo właśnie to też pod tą nazwą jest firma, gdzie też odbywają się, coraz będzie, mam nadzieję, gęściej od tych warsztatów wszelakich, również wyjazdowych. Ostatnio się tak się stało, po prostu wyszło i tak idę w tym kierunku, że będą to kobiece warsztaty pisarskie, w sensie scenariuszowe. Po tych warsztatach, czy ja tak mogę w ogóle, nie wiem, czy to nie wiem, czy to mogę, dzisiaj już nie wiadomo, co gdzie wypada. Ale u Ciebie wypada wszystko, więc... Jasne. No. Także tam, że po takich warsztatach nagrywamy podcasty, na przykład jak ktoś sobie napisze scenariusz, to później szukamy głosów do tego, żeby coś powstało po tych warsztatach takiego namacalnego, że ktoś może jakby swoje dzieło, jego dzieło zostanie wyprodukowane, ale to wszystko oczywiście, nie będę tu się zajmowała reklamą tegoż, tylko wszystko jak tu Emilia wspomniała, do zaobserwowania na Instagramach i Facebookach, a tam będą na pewno informacje wszelakie, co z tym dalej i kto miałby ochotę, to... To ja też podlinkuję w opisie na YouTubie tutaj. To dziękuję pięknie. No to proszę bardzo, ja też dziękuję Ci za fajną rozmowę, za to, że po raz kolejny właśnie... Dowiedziałam się nowych rzeczy o sobie. Wow, to super. Dziękuję Wam również za obejrzenie i odsłuchanie tego odcinka i widzimy się w przyszłości. Dziękuję pięknie.